Informator konsumencki jesteśmy razem z Tobą konsumencie. Informator powstał w ramach projektu jesteśmy razem z Tobą konsumencie finansowanego ze środków samorządu warmińsko-mazurskiego czyta Aneta Pastuszka. Reklamacja usługi. Reklamacje usług, zważywszy na różnorodność umów zawieranych na rynku usług konsumenckich, kształtują się w sposób mniej jednolity. W większości przypadków, gdy wykonana usługa ma wady, Konsument ma prawo domagać się wykonania usługi w sposób zgodny z umową. Reklamacja składana do przedsiębiorcy powinna zawierać żądania naprawy wad lub ich usunięcia. Co więcej, konsument może wskazać wykonawcy wady usługi i wyznaczyć termin na ich naprawienie. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie usunie zgłoszonych wad w danym terminie, konsument ma prawo nie odebrać świadczenia i odmówić wykonawcy zapłaty części lub całości ceny za wykonaną wadliwie usługę. Regułą jest, że do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Wykonując umowę zlecenia, przedsiębiorca jest zobowiązany wykonywać ją w sposób uzgodniony wcześniej ze zleceniodawcą lub w sposób powszechnie przyjęty za prawidłowy. Wszelkie odstępstwa od sposobu wykonania umowy powinny być uzgodnione ze zleceniodawcą, chyba że nie ma takiej możliwości, a zleceniobiorca ma podstawy, żeby sądzić, że klient wyraziłby zgodę na inny sposób wykonania umowy w zakresie czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę, których umowa nie obejmowała. Stosujemy przepisy dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Przedsiębiorca nie ma prawa domagać się za te czynności wynagrodzenia, a także odpowiada za wyrządzone konsumentowi szkody. W sytuacji, w której usługa zostanie wykonana nieprawidłowo i będzie posiadała wady powodujące całkowitą nieprzydatność dla zamawiającego, konsument może od razu odstąpić od umowy. Jednocześnie nie jest on zobowiązany do zapłaty za tę część usługi, które zostały prawidłowo wykonane. Do części umów zastosowanie ma kryterium należytej staranności, i jej brak może być podstawą reklamacji. W ten sposób reklamować można na przykład usługi edukacyjne. Nie można reklamować efektu, czyli tego, że na przykład konsument nie nauczył się tego, co było przedmiotem kursu. Można jednak domagać się na przykład obniżenia ceny ze względu na to, że wykładowca spóźniał się na zajęcia i kończył je przed czasem kursanci nie zdążyli przerobić zaplanowanego materiału i tym podobne. W przypadku takich umów, jak umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych lub umowa o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii, zakres roszczeń przysługujący konsumentowi w związku z wadliwym wykonaniem umowy jest odmienny. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, może natomiast domagać się odszkodowania za nieprawidłowe wykonanie usługi. Kolejną umową regulowaną w sposób szczególny jest umowa dotycząca organizacji imprez turystycznych. W przypadku niewłaściwie wykonanej umowy, tego typu konsument ma prawo domagać się w swojej reklamacji zarówno odszkodowania w postaci odpowiedniego obniżenia ceny usługi, jak i zadośćuczynienia za niezgodności związane z nieudanym urlopem. W przypadku usługi polegającej na wykonaniu określonego dzieła, odpowiedzialność za wady dzieła ciąży na wykonawcy dokładnie w takim samym zakresie, jak na sprzedawcy za wady sprzedanej rzeczy. Oznacza to, że do wykonawcy dzieła składamy taką samą reklamację z tytułu rękojmi, jak do sprzedawcy. Wykonywane dzieło lub jego elementy, podobnie jak przedmiot umowy sprzedaży, mogą być również objęte gwarancją. Ponadto, jeśli w trakcie wykonywania dzieła, zamawiający stwierdzi, że jest ono wykonywane w sposób wadliwy, może wezwać przedsiębiorcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawne wykonanie dzieła innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.